Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził 7 października fabrykę Ultratech w Sędziszowie Małopolskim. W listopadzie ubiegłego roku podczas gali na kongresie 590 w Jasionce koło Rzeszowa wręczył sędziszowskiej firmie nagrodę gospodarczą. W tym roku po raz 17 wręczono nagrody gospodarcze prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W 7 kategoriach nominowanych zostało 21 przedsiębiorstw o wyróżniającym się wkładzie w polską gospodarkę oraz budowanie jej pozytywnego wizerunku poza granicami kraju. 7 października po południu prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził firmę Ultratech w Sędziszowie Małopolskim, ubiegłorocznego laureata nagrody gospodarczej prezydenta w kategorii lider małych i średnich przedsiębiorstw. Prezydent ma taki zwyczaj, stara się w następnym roku odwiedzić firmę, którą nagrodził, wyjaśnia prezes firmy Ultratech Marek Bujny. Tego samego dnia historia zatoczyła koło. Ja to prezydentowi zresztą też powiedziałem, że jest to druga wizyta prezydenta Polski w tym miejscu właściwie, w Sędziszowie i w tym miejscu, bo pierwsza miała miejsce w 1938 roku. Wtedy prezydent Mościcki wizytował zakłady Kroczki. Właśnie w Sędziszowie Małopolskim. Mieliśmy okazję pochwalić się prezydentowi tym, co osiągnęliśmy i tym, co robimy w tej chwili, dodaje prezes Marek Bujny. Niejako realizujemy oczekiwania, nie chcę powiedzieć marzenia, ale coś w tym stylu, pana prezydenta, pana premiera, właśnie małej, rodzinnej firmy, polskiej firmy, która jest tworzona od podstaw, ciężką pracą kadry i pracowników i dochodzi do takich osiągnięć, do jakich my doszliśmy. No i teraz to samo powtórzyłem i właśnie to podkreślałem, że właśnie ciężka praca, determinacja, wizja pewna pozwala dojść nawet do takich efektów, jak my osiągnęliśmy. Głównie dzięki ludziom w załodze, która u nas pracuje, bo same maszyny nie wystarczą, ale one są bardzo ważne. Prezydent się też bardzo tym interesował, pokazywałem mu, starałem się mu pokazać te najważniejsze, kluczowe obrabiarki. One są bardzo drogie, ale bez takich maszyn nie da się robić poważnej produkcji. To już nie te czasy po prostu. Co robimy? Więc głównie działamy w branży lotniczej, ale również kosmicznej. Branża lotnicza to jest w tej chwili 60% naszych obrotów, branża kosmiczna 5%. Oprócz tego różnego rodzaju części do turbin energetycznych, czyli do tych urządzeń, które dostarczają nam prąd do domów. I oprzyrządowanie specjalne. Oczywiście realizujemy też różne projekty badawcze. To pozwala nam z kolei wdrożyć nowe technologie, które dają nam z kolei przewagę na rynku. Tak to wygląda. Jak chodzi o klientów, no to są to największe firmy korporacyjne, które działają w Polsce, ale coraz więcej mamy też już kontaktów zagranicznych. We wszystkich tych branżach, które wymieniłem, jest rozwój. I my to wykorzystujemy, staramy się wykorzystać, na ile możliwości finansowe nam oczywiście pozwalają. A jakie są plany, no to wywiadu by nie starczyło, żeby opowiedzieć o nich. Zawsze większe niż potem realne możliwości realizacji, nie dlatego, żeby nam czegoś tam brakowało od strony koncepcji, tylko no wiadomo, każda firma ma ograniczenie, nie tylko firma zresztą, no jednostki budżetowe również ograniczenia finansowe i trzeba tak działać, żeby realizować zamierzenia, ale nie wywrócić firmy. Firma Ultratech zatrudnia ponad 100 osób i zajmuje się produkcją części i podzespołów dla światowych firm z sektorów lotnictwa, inżynierii kosmicznej i energetyki. Jest członkiem, założycielem klastra Dolina Lotnicza. Od wielu lat realizuje również różne projekty badawcze we współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi.